Świętowanie dożynek gminno-parafialnych na boisku. Czas zacząć! Narodzkich pól i łanów, serdecznie witamy wielmożnych panów. My, narodcy starości, serdecznie witamy wszystkich gości. Mam bliżko? Ja. Pochwalony jak się mota, my tu do was z Łowica przyjechali. Jak to było? Wielką radość dzisiaj mamy i wszystkich gości serdecznie witamy. Witamy serdecznie wszystkich gości w Miloce. Zwitojcie do nas. Będzie dzisiaj piękny dzień.
Piękne dzieweczki, glajdy i glapy, młode siksy i wielkie salaty. Bardzo serdecznie was witamy i do zabawy zapraszamy. Gryfne frele. Przystojne hopy. Serdecznie was witamy. Na tym pięknym kąsku śląskiej ziemi. W Noroku. Przyjmij, gospodarzu, wieniec ze szczerego złota, z kłosa złocistego, zebranego z pola, pola narodzkiego. Przynosimy ten chleb upieczony z tegorocznych plonów i prosimy go podzielić sprawiedliwie. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za ten chleb, za owoce, za plony naszych ziemi w roku 2016. Jest to wspaniałe wydarzenie, oczywiście wydarzenie, które się nazywa Dożynki, bo dziękujemy dzisiaj wszystkim rolnikom, wszystkim ogrodnikom, sadownikom za to, że dzięki Wam mamy co jeść przez cały rok. Serdecznie wszystkim zgromadzonym rolnikom za ich ciężką, bardzo ciężką pracę. Pracę, która nie tylko zależy ich od ich dobrej woli, nie tylko zależy od tego, czy są pracowici, czy nie, ale jak widzicie, zależy również od pogody. I to niekiedy bardzo mocno zależy od pogody. Także Wam wszystkim rolnikom serdeczne podziękowania od nas wszystkich. To są 10. dożynki gminne. 10. dokładnie. Nie wiem, czy jest tu między nami radny tej wsi, były radny Wiesiu Bąk, który rozpoczął tą tradycję, powiedział, dobrze by było, jakby wójt nie musiał wszędzie jeździć, tylko żeby było w jednym miejscu dożynki. Zróbmy dożynki gminne. Oczywiście tak powstały dożynki gminne, ale wójt i tak jeździ na wszystkie. Drodzy Państwo, 2007 to była Chruścina, 2008 to była Dąbrowa i to wtedy były powiatowo-gminne, 2009 to był Narok. Tutaj były dożynki również gminno-parafialne. 2010 to było Sławice, 2011 Wrzoski, 2012 Żelazna, 2013 Prądy. Tak było, bo wtedy złamaliśmy troszeczkę zasady, już nie parafia, bo Prądy należą do parafii Wawelno, która należy do innej gminy. To był wtedy rok 2013. 2014 zaczęliśmy od nowa, Chruścina. 2015 Dąbrowa, ale nie w Dąbrowie, tylko w Karczowie, bo Dąbrowa parafia ma wiele miejscowości i wróciliśmy, zatoczyliśmy koło. Rok 2016, 10. dożynki w Naroku. Widzę wszystkich gospodarzy większych z naszej gminy. Naprawdę jestem szczęśliwy, że chcecie wspólnie świętować dożynki. Na ręce pani sołtys i oczywiście księdza proboszcza, który odprawił tą mszę świętą dożynkową dzisiaj za wspaniałe słowo Boże. Chciałbym serdecznie, serdecznie podziękować. Gorące brawa dla wszystkich organizatorów. Widzicie, będzie krótko. Po pierwsze, bo to nie jest żadna kazanica tutaj, co by było długo. A po drugie, widzicie, mamy tu naszą narodzką gaździnu, mazenu, która ceko. A być tak nie może, żeby gaździna cekała. Drogi panie wójcie, drodzy goście, życzę wam wielu radości w tym naszym spotkaniu tutaj w Naroku. Drogi wójcie, godojcie co chcecie, a musicie powiedzieć, że nasza gaździna jest świlną gozina. Gryfną. No to nie. Bardzo gryfną. Gaździno nasz, drogo. Ja wam pięknie dziękuję,
że wyście tak sakramentko wy przygotowali te dożynki w naszym naroku. Cieszę się, że Chawok tutaj jesteście z nami w tym pięknym naszym naroku, żeście z tych samiutkich gór, spod Tat, razem ze swoim chopem Krzysztofem kipnęli tu naszą narodzką niziną. Dziękuję wam pięknie w imieniu tej całej naszej narodzkiej dziedziny. Tak jak powiedzieliśmy, ja zawsze w kościele nie występuję. To są dożynki, zawsze mówię proboszczowi, oddzielmy sakrum, czyli ksiądz, i profanum, czyli ja. I dlatego nigdy do kościoła, w kościele nie przemawiam. Natomiast o jedno już mam pretensje do naroka. Naprawdę. Ten chłop, który tam stoi przy przystanku, wygląda lepiej jak ja. I już moja żona powiedziała, jakbyś był taki chudy, to by było dobrze. I teraz albo trzeba tamtego gościa zmienić, albo ja będę musiał schudnąć. Bawcie się dobrze. Wszystkiego dobrego. A jak chlebiki zostaną już zjedzone, to zapraszam przedszkole do swojego występu. Tu też po naszej prawej stronie takie fajne stoiska, richtig, piękne, przystrojone. Są to potrawy regionalne, z gór przyjechała do nas gaździno z łoscypkami. Mamy też pyry z gzikiem. Tu mamy te pyry z gzikiem z Wielkopolski, spod Poznania. Specjalne takie pyry z gzikiem i mamy specjalną panią, która się przygotowała, aby te pyry z gzikiem państwu prezentować. Jest też piękną pani z farfenuchami. To jest taką potrawa z kurpiów. Także częstujcie się też, kosztujcie, bo to jest takie mało znane, a pani specjalnie napiekła dla was potrawa z kurpiów. Mamy także zalewajka. Zalewajka to specjalność z Łowicza. I z Łowicza ta specjalną zalewajka tu do nas przyjechała i uśmiechniętą tutaj pani Łowicz Janka stoi i uśmiechał się, żeby państwu tą swoją zalewajkę zaprezentować. No, następne stoisko to nasze śląskie. Nasza gospodyni tu ze Śląska przygotowała dla was krupniołki, prawdziwe śląskie krupniołki. Także chodźcie, kosztujcie, bo Urszula częstuje. I kolejną to pajda ze smalcem. To jest taką specjalność z Kaszub i taką właśnie dobrą pajda ze smalcem jest tutaj przygotowaną przez nasza wioska Skarbiszów, wioska należącą do naszej parafii, która przygotowała właśnie ta pajda ze smalcem.